witam serdecznie. Mamy dla Ciebie mały upominek. Tak pokażę do kamery. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą dlaczego. To może wytłumaczyć. Czekaj, ja Ci wręczę najpierw, bo tak, zetnę. Jest. Jest, koszulka Realu Madryt, ale to nie dlatego, że Mateusz przechodzi do Realu. Szkoda? Szkoda, może kiedyś, żeby... Kibice Krakowi by wybaczyli chyba jakby szansę, nie? Do Realu. Takie oferty się nie odrzuca. To jest taki klub, że nie wolno odrzucać takich ofert. No dobra, to co, wytłumaczmy, za co jest nagroda? Czy ja mam tłumaczyć? No tak, no to co, ty myślisz, że ja będę pracować? Generalnie za bramkę z Pogonią, gdzie no, niewątpliwie siadło mi, jak to się mówi, w slangu piłkarskim, i strzeliłem dość zjawiskową bramkę i za to weszło, postanowiło wręczyć mi nagrodę, koszulkę Roberto Carlosa, że niby w podobnym stylu uderzyłem. Wydaje mi się, że Roberto Carlos nie powstydziłby się takiej bramki i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzę, choć na pewno nie będzie łatwo. No właśnie, a powiedz, ona siadła ta piła, czy właśnie zeszła? Nie, właśnie o dziwo siadła, ku mojemu zaskoczeniu w ogóle, że zdecydowałem się na takie uderzenie, bo z lewej nogi, no nie ukrywam, że nie jest to moja mocna strona i naprawdę byłem zszokowany, ale pozytywnie, jak się potem okazało, że jednak to była dobra decyzja i nieźle to wyglądało. No dobra. Powiedz z tym Realem, to tutaj jak nieoficjalnie gadaliśmy, to rzeczywiście powiedziałeś, że to jest trafiony pomysł, bo ty lubisz Real rzeczywiście, tak? Tak, moim najulubieńszym klubem jest United Manchester, a w drugim właśnie Real. Mój tata od mojego kibicował Galacticos, także to też troszkę z niego zaczerpnąłem. Także Real, Hala Madrid. No dobra, to co, miejmy nadzieję, że kiedyś rzeczywiście na tej koszulce pojawi się nadruk Wdowiak, i to nie dlatego, że Ergol nadrukuje, tylko dlatego, że już to wiesz, fabrycznie ci zrobił taką. Tak, nie patrzy, może po tej bramce coś tam się uda. Dobra, to jeszcze raz gratuluję. Dzięki. Bramki sezonu już? Czy to jeszcze nie jest bramka sezonu? To nikt nie ocenia, ale mam nadzieję, że chociaż będzie kandydowała. Dobra, tak, przynajmniej sezonu zasadniczego, tak, niech będzie. No. Dzięki serdeczne, na razie.